wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witajcie w kolejnym odcinku Rzut Oka na Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. Tak jak zrobiłem taką, nie może ankietę, a takie może taką bitwę pomiędzy dwoma zamkami, którą wolicie, bardziej fortecę czy bardziej loch, coś takiego było. Nie bezpodstawnie, ponieważ potrzebowałem to do właśnie tego odcinka, bo zastanawiałem się, który właśnie zamek wybrać, taką kolejność. I tak sobie pomyślałem, kurde, najpierw fortecę, czy najpierw loch, czy fortecę. No i powiedziałem sobie, zapytam się was. Odpowiedzieliście mi w sumie, chyba, nie wiem, 90% padło na loch, także, no mówię, bez dwóch zdań, oczywiście loch. Słuchajcie, też będę to inaczej troszeczkę prowadził. Tą miniserię Rzut Oka na, ponieważ już trochę widziałem, ponieważ robiłem live'a, grałem też po prostu sam od siebie, chciałem sobie pograć w Heroesy i już dosyć, praktycznie każdy już zamek widziałem, także już nie będzie tego, wow, tu zobacz to, ty! Już nie będzie tego, niestety. Niektórym to nawet się troszeczkę nie spodobało, ale wybaczcie, to jest do tych, co właśnie mi się nie podobało. Po prostu gram od gówniarza w Heroesy i mi się to naprawdę... Wow, to mi się naprawdę podoba. No, musicie mi to niestety wybaczyć. Słuchajcie, to będzie na tym polegało teraz, że będę przedstawiał wam wszystko po kolei, będę przyglądał się tak, jak to robiłem wcześniej. Tyle, że nie po prostu nie będzie już takich, wiecie, akcji typu wow! O to chodzi. Dobrze. Także wracamy już do samej serii. Mam tutaj oczywiście zamek Loch. Jak widzicie, Loch, no, się dużo zmienił. Niektórych rzeczy naprawdę tak nie było widać. Szczególnie tutaj zamek się mocno zmienił. Tutaj Rada Miasta to tak w zasadzie nic. Tutaj jeszcze nie mam Harpie Gniazda, ale Harpie Gniazda nawet się troszeczkę tak zmieniły. Tutaj nie wiem, jak to nazwać, tam taka, nie wiem nawet co to jest, no, mogę tutaj, nie wiem, palnąć głupotę, ale to taki filarek tutaj się nawet całkiem tak zmienił, tak bardziej wyraźnie to widać. To samo tutaj po tej stronie, nawet nie wiedziałem, że tu jest takie jakby mini przejście, czy coś w tym stylu. To samo tutaj, jak to się dokładnie nazywa, czarci krąg, tak? Tutaj też widać ewidentnie bardziej, znaczy lepiej już widać tutaj to wejście. Jest tak przejrzyście, ale trzeba też powiedzieć, że szału nie ma. Dobrze, ja sobie tutaj będę zbierał. Wziąłem sobie naprawdę najłatwiejszy poziom, bo już mi się nie chciało robić po prostu osobnej planszy w map edytorze. Nawet widzę, że jestem chyba w sojuszu z komputerem, no trudno. Jeżeli tak ma być, to tak będzie. Nawet nie będę wykupywał drugiego bohatera. Tu macie, już możecie sprawdzić sobie sporo meduzy. Oczywiście portret się zmienił. Na pewno walory kobiece są bardziej podkreślone. Tutaj bardziej te zielone włosy, a w zasadzie to nie są włosy, tylko dzikie węże, że to tak nazwę. Tutaj mamy piekielnych troglodytów. No tutaj za wiele akurat się nie zmieniło. Może te delikatnie, te kolce, co mają, kurde, tak z pleców troszeczkę bardziej są podkreślone. I ta łapka tutaj, jego prawa, co tak jest wychylona troszeczkę. No ale no, coś więcej, to nic się chyba raczej nie zmieniło. To tutaj już widzieliście. Dobrze, przejdźmy do tych harpi gniazd. Jak widzicie, to już wybuduję, zaraz będę budował ratusz. O, widzicie, jest tak bardziej tutaj to żółte podkreślone, tak mówię, kurde, co to jest za takie złoto, czy co to jest? I tak najechałem na to i patrzę, kurde, rekrutuj harpie i mówię, wow. No dobra, no to zrekrutujemy sobie te harpie i zobaczcie, już jest na pewno portret inny. Tak, te harpie inaczej wyglądają, na pewno tutaj pępuszka, no nie wiem, czy... Tak dokładnie widzieliście, tutaj podkreślone, mocno podkreślone czerwone oczy. I tutaj się zmieniło tak bardziej, ta twarz jest taka już ludzka. Nawet nie wiedziałem, że ma irokeza harpia na głowie. No, dowiaduje mi się bardzo ciekawych rzeczy. Irokez na głowie, pępuszek bardziej tam widoczny. No, są zmiany. Meduza naprawdę się dużo zmieniła, tyle wam powiem. No, tu mówię tyle, no bo sami możecie zobaczyć, ile to się zmieniło. Dobrze. No, spróbujmy uderzyć. O, chcą się do mnie przyłączyć, to jeszcze lepiej. Zaraz sobie może zobaczymy ich w akcji. Co my tutaj mamy za 2500? Nie, tam nie chcę. Ja potrzebuję kasy, bo potrzebuję tutaj wyrekrutować wszystkie jednostki.
kolumna grozy, czyli będziemy mieli styczność teraz z obserwatorami i złe oczy. Jak widzicie, no, beholdery, no, zmieniona nazwa, było to, znaczy nazywały się złe oczy i obserwatorzy. No teraz mamy beholder, być może się mylę, bo miałem Voga, to tam chyba Vog też zmieniał to trochę, ja nie wiem po co wykupuję, wystarczy mi tylko jedna jednostka, żeby wam pokazać. Tutaj w zasadzie nic się nie zmieniło, tak jakoś specjalnych zmian nie widzę, ale za to portret jak najbardziej się zmienił, jak widzicie ten tutaj mózg jego, no tak tu mogę, no nie mogę tego inaczej nazwać, ten mózg tutaj się jest tak bardziej podkreślony i to oko, ale tutaj na takim animowanym portrecie to raczej jakoś za bardzo się nie zmienił. No nie wiem jak z tą nazwą, beholdery. No mi się wydawało, że to było złe oczy i obserwator. Tak, bo na 99%, bo być może się mylę, ale raczej nie. Dobrze, my tu sobie będziemy kontynuowali dalej zbieranie surowców, żebyśmy mogli budować co innego. Może zrekrutuję. Oczywiście wynajmę sobie tutaj oczywiście drugiego bohaterka. O, ma harpie nawet. Dobra, to na razie w zamku zostawię. Zrobimy sobie tak, że po jednej jednostce w zamku zostawię, tak jak to zrobiłem wtedy. Harpie jeszcze podzielę, zrobimy coś takiego, o super. Tu przerzucamy tych, tu tych i teraz jeszcze zrobimy coś takiego, że weźmiemy sobie te beholdery, żebyśmy mogli coś tam jednak bić na tej mapie, bo o wszystkie surowce musimy się niestety tutaj pobić, szczególnie o kryształy i o siarkę. Dobra, czyli będziemy szli tamtym bohaterkiem. Ehi, zapomniałem w zamku jeszcze coś wybudować. Kaplica zastygłego słowa. Dobrze, zobaczmy jak tutaj ten budynek wygląda. Aha, jeszcze jedno. Tak jak wam powiedziałem, że ja to wszystko widziałem, ale to właśnie nie było tak, że ja się wszystkiemu przyglądałem, tylko to było tak, że wchodziłem do zamku i rekrutowałem. O to chodzi. Dobrze, wracamy. No jak widzicie, tutaj mamy to wejście, tak bardziej podkreślone, tutaj te pochodnie są do tego zastygłego wejścia. Tak? Nie wiem, jak to tak fachowo... Do tej kaplicy, o, sorki. Do tej kaplicy, to tutaj ładniej tu teraz widać. Tutaj mamy te dzikie węże. Tak, to wejście jest tak jakoś podkreślone. Same meduzy. Duża zmiana na pewno. Zobaczcie, jest bardziej zielona. Te włosy to szczególnie są bardziej zielone. Tutaj ten taki tutaj jej ogonek też... Taki wężowaty, tak bardziej już jest to podkreślone, ale tutaj jest mocno narzucony kolor zielony. Na samym, samym portrecie w zasadzie już powiedziałem, że ten łuk tu jest ładniej podkreślony. Tu jak widzicie jest troszeczkę inny, bo tutaj mamy... tak, tu, a nie, w sumie nie, zgadza się, tak, bo tu jest jedno taki, nie wiem, taka obręcz żółta i tu... I to samo jest tutaj, jak widzicie, jak ona tak strzeli, to tu jest ta jedna obręcz i jak ona tak tą obronę taką zrobi, to będzie... O, o, widzieliście? Było aż 4. No także jak na razie, to powiem wam tak, harpia, meduza, beholder i troglodyta w zmianach jest na razie, znaczy taka jest na razie kolejność zmian, takich chyba najbardziej widocznych. Dobrze, mamy już tutaj siarkę. Cieszy mnie bardzo to. Teraz tutaj, tu mamy złoto, tu mamy gobliny. Gobliny sobie możemy zabić, bo tam widzę, mamy kryształy, które też nam będą potrzebne. Chcą się do mnie przyłączyć. A, dobra. Za pauzę na to. O, super. Mamy tutaj stawik, to sobie go zaraz ogarniemy. I sprawdźmy, czy możemy rekrutować już minotaury. Świetnie. Czyli możemy rekrutować minotaury. Zawsze mi się to myli, rekrutować, budować. Nawet kiedyś na tartak powiedziałem kopalnia drewna, ale to szczegół. Minotaury. Dobra, pierwszy go wyrekrutujemy i mniejszy portret. O, w sumie o tych portretach nie mówiłem. Tak widzicie, nie, harpie tak delikatnie może tutaj się zmieniły na tym portrecie. Troglodyci, złe oczy, no teraz już beholder. Raczej bez zmian, meduza, może delikatnie te oczy, to jak widzicie, podkreślone są na tym mniejszym portrecie zamkowym, ale już na przykład zobaczcie, minotaur jest na pewno duża zmiana, tego na pewno nie było, jest tutaj bardziej podkreślony topór, bardziej tutaj to, że tak powiem, owłosienie, no bo inaczej tego nazwać nie mogę, to owłosienie jest bardziej widoczne, to zobaczcie tutaj, ten, naprawdę nie wiedziałem, że minotaur ma otwartą gębę nawet na swoim portrecie. Zobaczcie, jest to podkreślone, te jego zębiska, czego też nie było, nawet jeżeli się tak dobrze przyjrzycie, to tak troszeczkę chyba na plecach jakby miał takie kolce, tutaj w tym miejscu dokładnie. Topór oczywiście jest mocno podkreślony, tylko tak za mocno, jak widzicie,
O, teraz jest to dobrze widać, tak za mocno, tak kurczę. Jakby z Harosa dwójki to było zrobione, ten topór powinien być tak jak tutaj, że są takie dwa kolory narzucone, a tu jest jeszcze, są taki biały, cień szarego i szary, i są trzy kolory i to już tak właśnie, jakby, no nie wiem, no taki bajkowy ten topór się wydaje, no taki z dupy, naprawdę. Ale ogólnie Minotaur zmienił się, zobaczcie, rączki jak człowiek, ma tutaj tego też na pewno, nie wszyscy to na pewno widzieli, no sam tego nie widziałem, zobaczcie tutaj na portrecie, idealnie to widać. Jak wygląda już tak powoli jak królewski Minotaur na tym już portrecie, ale naprawdę duża, duża zmiana. Dobra, dajemy czas i zabieramy się za legowisko Manticore. Legowisko Manticore, przepraszam, wydawało mi się, że to było Manticore, ale Manticore. Dobrze, zbudujmy sobie to, że siedlisko i mamy Manticora, ale wydawało mi się naprawdę, że one się nazywały Manticora. Ale tu też się mogę mylić, bo czasami tam sobie po swojemu nazywałem te jednostki. Także, no mogę się mylić. Tu już w sumie mogę wam tak przedstawić. Albo nie, zrobimy tak. Od najmniejszego do największego, czyli zacznę od tych portretów, później od tych i od tych. I na koniec, jak już wyrekrutuję wszystkie jednostki, to przejdę po prostu na pole walki. Tu na pewno już możecie zobaczyć, że... Ja pitole, co ja mam w ogóle za jednostkę? Na pewno Manticora... Tak nie wyglądało. Zobaczcie, teraz no, typowe jakbym miał lwa tutaj jakiegoś. Widzicie tutaj te włosy tutaj spod jego dynki, tak bardziej są tak podkreślone. Tutaj co prawda są tak inaczej ułożone, bo tu raczej są tak proste. Tutaj też są proste, a tak w rzeczywistości to one tak do końca nie są proste. No i jest tutaj ta japa bardziej rozdziawiona, tak jakbym naprawdę nie wiem jaką jednostkę miał. No, dosłownie nowa jednostka to była. Tutaj na tym portrecie już widzicie jakby powiększony ten portrecik, z tym, że jest tutaj bardziej już widoczne to skrzydło, którego tak wcześniej nie widziałem. Jest głównie tak wyrysowany cały łebek, tak mi się wydawało, że w poprzednim portrecie, znaczy w poprzednim, w tym podstawowym portrecie było to troszeczkę inaczej. Nie wiem co tutaj jest ta część, ale to chyba część grzbietowa tego Manticora. No i oczywiście japa rozdziawiona, co jest raczej już kultowe dla Manticore. Zobaczmy tutaj. Tu jak widzicie nie ma za dużych zmian, bo cały dół jest no w sumie taki bez zmian. Ale możecie zauważyć to, tak jak już mówiłem, że te włosy tu są takie bardziej, wiecie, jakby tak nie są zaczesane, o może tak powiem. A tutaj są takie już jakby tak polokowane te końcówki, a tutaj tu już tak tego nie widać. Ten ogon zaś to samo jak w przypadku Minotaura, jest taki bajkowaty. Za dużo i jeszcze raz za dużo zabawy z kolorami. Skrzydła są jak najbardziej ok, bo fajnie odgrywają rolę, wiecie, tak jak on macha tymi skrzydłami, to fajnie jest to wszystko pokazane, ale ogon to naprawdę, no to będzie trafne, bo ogon z dupy jest. Jest z dupy, ale z dupy jest to namalowany, naprawdę, znaczy no... za dużo kolorów. Takie jest moje zdanie na temat samej Manticory. Dobrze, tylko sprawdzę jeszcze, jak wyglądamy z tą smoczą grotą. Tu będzie gildia magów, wiadomo, potrzebna. Drewno, kamulce, siareczka. Dobra, i 15 koła. Myślę, że damy radę, tylko pozbieramy jeszcze nieco hajsu. O, tutaj już widzę nawet hajs. Mam nadzieję, że sobie ogarniemy to wszystko. No nie wiem, trochę pewnie mi to zajmie, zanim będą czarne smoki, no ale myślę, że będzie wszystko ideolo. Dobrze, tutaj mamy... O, siareczka tu już w ogóle jest elegancko. Dajemy czas i próbujemy budować tą smoczą grotę. Aha, gilia magów poziom drugi, wybaczcie. Mój błąd, już myślałem, że ją wybudowałem, tak o nim mówiłem. Dobra, zejdźmy na dół, potrzebujemy trochę hajsu. Ale mówię, ja tam wszystkich jednostek nie będę rekrutował, wystarczy mi tylko jedna, aby wam to wszystko, prawda, fajnie pokazać. Tutaj widzę już jakąś kopę niepilnowaną. Bardzo fajnie. Dobrze. Cyk i poziom drugi. Dobra. I teraz z tymi. Musimy szukać jak najwięcej hajsu. Tak nie możemy też wybiegać za daleko, żeby nas niechcący komputer gdzieś nie trafił i nam pokrzyżował tutaj plany. Ale jest to najniższy poziom, to tam wiecie, komputer to... Ups. O, małe zdziwko, ale myślę, że zgarniemy sobie lunetę i go sobie tutaj trafimy szybko. No myślę, że dam radę. O, straty były. Wspaniałe zwycięstwo.
Logistyka przyda się na pewno, żeby sobie tutaj szybciej podróżować po mapce. Kasa i mamy elegancko 15 tysięcy na smoczą grotę. Proszę bardzo. Ile taki sobie smoczek kosztuje? 2,5 tysiąca. Dobra, zaczekamy. W ogóle miałem kapitol budować, żeby mieć hajs tutaj na budowanie tych jednostek, ale spokojnie, damy radę. Damy czas. Ewentualnie coś tam na targowisku sobie wymienimy. Dobra, może zejdziemy sobie tutaj na dół. No tutaj hajsu coś nie widać. Więcej hajsu. Gdzieś tutaj. Mysz komputer tam już pewnie wszystko pozabierał. Ale chyba 1900, nie? Czy... A, 2,5. Sorry, mój błąd. No dobrze, gdzie tu jest targowisko niewybudowane, tak? No trudno. No to będziemy musieli szukać jednak tego hajsu. Tak staram się to szybko zrobić, żeby komputer mnie tu czasem nie zaskoczył. Tam w ogóle nie idę, bo tam jest komputer. A jest po populacji, także sobie pewnie już tam coś hapnął. Tu mamy już pomarańczowe, także raczej odwrócę się z tej strony. A to tak troszeczkę dziwnie ułożone, bo każdy jest tutaj z każdej strony. Ale kojarzę tą mapę, kojarzę, że coś takiego było. Jezu. Przerzuciłem myszkę na drugi ekran, już myślałem, że mi herosy wywali, ale zapomniałem, że to jest wersja HD i tutaj nie wywala. Chociaż... Żebym tutaj nie krakał. O Jezu, jakim w ogóle bohaterem zaatakowałem, wybaczcie. Myślałem, że to ten drugi. Dobra. 3900, możemy już spokojnie wybudować sobie czerwone smoki. Dobra. Czyli jak widzicie, ułożę to w miarę tak chronologicznie. Jest to mniej więcej... Tak wygląda pierwsza jakby faza wszystkich jednostek tutaj z lochu. Zobaczmy pierw czarnego smoka od najmniejszego portretu. Tu jak widzicie, mamy wielką zmianę i wielki bubel. Ponieważ, jak widzicie, pokażę wam to tutaj. Mamy sobie smoka, tak? I wszystko byłoby git, gdyby nie to czarne coś, co jest powiedzmy tutaj i jakby nie zmazane do końca tutaj przy jego tych kolcach, tak? Niedomazane tutaj jest. To jest naprawdę jakieś... No dziwne, no wcześniej tego nie widziałem, a fajnie już by wyglądał. I tutaj mogli go tak bardziej chyba zaokrąglić, to by było naprawdę super. Znaczy no, to tylko moje zdanie. I naprawdę to czarne już też powinni wymazać, no bo ja pitole. To samo tutaj widzę, a no nie, tu już doszukuję się już szczegółowych błędów, ale nie, tu u Minotaura jest chyba wszystko w porządku. Ale tutaj to już naprawdę strasznie. Zobaczmy to tutaj. Jest sobie smok i jego głowa prowadzi tutaj i tu jest jego szyja i tam już się zaczyna cała reszta. A to naprawdę nawet nie wiem jak to nazwać. Nie wiem nawet co to jest. Nie wiem, jakieś fale? Naprawdę nie wiem, tego nawet nie widziałem. Co do samej głowy smoka, naprawdę muszę przyznać, że jest duża zmiana. Nawet nie wiedziałem, że on tak, no czy no miał i tak japę rozdziawioną, ale że on aż tak wygląda. No tak to się w ogóle go nie spodziewałem. I tak bardziej groźniej wygląda, jak widzicie tutaj jakby więcej tych kolców miał na sobie, te kolce tutaj z głowy, tutaj z szyi, pod szyją nawet ma, te pazury tak lepiej są już podkreślone, jedne i drugie, nawet na stopach tutaj, jak widzicie, na w zasadzie nie stopach, a łapach są też kolce, tu jak widzicie zakończenie skrzydeł też są w kolcach, skrzydła w ogóle są fajnie też zrobione, chyba to są jego skrzydła, wiecie, jak mi się coś wydaje. Ale, kurczę, nie wiem, no takie falowate. No, być może to jego skrzydła, no ja bym tego nie namalował i bym zostawił już tą samą szyję, bo naprawdę zajebiście to wygląda. No nic, słuchajcie, no jeszcze trochę potrzebujemy tutaj oczywiście gildię magów na poziomie trzecim. Musimy sobie tutaj ulepszyć i zobaczcie, musimy trochę tych surowców jeszcze pozbierać. I zrobimy tak, żeby odcinek nie trwał naprawdę długo, bo z lochem to wiecie jak jest. Ja w tym momencie robię małe cięcie, po prostu uzupełnię sobie wszystkie tutaj surowce, znaczy pozbieram to co mogę, powalczę sobie tutaj trochę i zobaczymy się jak już wykupię wszystko, po prostu wszystko. Ok, udało mi się uzbierać już wszystko, także widzicie już całą pełną, ulepszoną armię lochu oraz cały do maksymalnego poziomu rozbudowany zamek loch. Musiałem niestety zmienić mapę i musiałem przejść to jeszcze raz, możecie sobie zerknąć tutaj na mapę, że troszeczkę musiałem tego nazbierać, tutaj pobić się troszeczkę z komputerem,
Teraz zagrałem na mapie, jeżeli ktoś chce wiedzieć, może komuś się podoba, tutaj zmieniłem poziom trudności sobie na nieco wyższy. Gram tutaj lochami, komputer gra dwoma fortecami, tutaj te fortece mu pobiłem, tam gdzieś jeszcze sobie pyrgał, gdzieś tutaj jest właśnie, tutaj tym bohaterem się ciągle biłem, którym no, 16 level osiągnąłem, czyli troszeczkę to sobie pograłem, ale wróćmy do naszej tutaj oczywiście serii rzut oka na, bo na tym to wszystko tutaj prawda polega. Dobra, tak więc zaczynamy po kolei. Piekielny troglodyta. Zobaczmy sobie tutaj tak, ale zaczynamy od miniaturki, czyli tutaj tego najmniejszego jego portretu. Tak jak już wcześniej wspominałem na temat zwykłego troglodyty, tutaj lepiej już teraz podkreślony jest jego tutaj, jakby to powiedzieć, to jego plecy z tymi kolcami są lepiej podkreślone tutaj, elegancko to widać, tą jego tą dzidę tutaj lepiej widać, ale tak jak już powiedziałem, troglodyta najmniej się tutaj chyba zmienił, bo przynajmniej jakoś mi nie przypadł do gustu. Być może wam przypadł do gustu, no nie wiem, to już zostawiam wam. Jedziemy dalej. Harpie wiedźmy. Tutaj jak widzimy bez zmian, przepraszam, wróćmy jeszcze tutaj. Zapomniałem, bo powiedziałem o tym portrecie. Tutaj, a w sumie nie, tu się też nic nie zmieniło, to w sumie tutaj ewidentnie tutaj tylko to zielone jest bardziej podkreślone. Tak zupełnie to nic. Wybaczcie, mój błąd. Teraz przechodzimy do harpi wiedźm. No tutaj, jak już wcześniej wspominałem, mają ten taki perfidny irokes na bańce, tutaj możecie to zauważyć, wtedy był czarny, w przypadku zwykłych harpi, tutaj harpie wiedźmy mają ten irokes już taki biały, ten pyszczek ich jest teraz tak bardziej widoczny, widać jakby to była twarz człowieka, a nie gówna, że tak powiem. Oczywiście, przestań latać! Jak widzicie, no harpia tutaj, ten miecz jest tutaj fajnie podkreślony, że ona jednak jak atakuje, to tym mieczem atakuje. No może nie wszyscy to wiedzieli, że ona może, nie wiem, pazurami czy czymkolwiek. No sam nawet, powiem wam szczerze, że nie przyglądałem się aż tak, żeby tutaj dojrzeć jakiś, prawda, nóż. Także z tego portretu to by było chyba na tyle. No wiadomo, najwięcej się tutaj chyba zmieniło, czyli podkreślone bardziej te oczy, tutaj ta korona, czy nie wiem jak to nawet nazwać, pomimo tego, że to tak widać, jakby to była taka korona, czy no właśnie nie wiem co to jest. Tutaj zupełnie na tym portrecie widać, że tu bardziej chodzi o włosy, ale tutaj no można, wiecie, no powiedzieć tak, powiedzieć tak. Dla mnie to zawsze była taka tutaj korona, ale to raczej tutaj bardziej chodzi o włosy. Być może tutaj jeszcze tam od tych skrzydeł to jest, no ciężko, naprawdę ciężko powiedzieć. Oczywiście tutaj bardziej, tak jak już powiedziałem, nóż jest widoczny, tutaj oczywiście skrzydła są lepiej podkreślone i te oczy i buźka. To samo tutaj, tu jest tak bardziej troszeczkę ciemniej, tutaj no, tutaj jakby zrobili coś takiego zit i to tylko zmniejszyli tak perfidnie, bo jest tutaj tak ewidentnie ciemniej. Delikatnie mogli to te skrzydła tak jak tutaj rozjaśnić, tak to by wszystko było dobrze i nie miałbym się do czego przyczepić. Beholder, czyli złe oczy. Jak widzicie teraz ulepszona forma, złe oczy to była taka podstawowa forma, a ulepszona to był obserwator. Teraz zrobili coś takiego, że złe oczy to jest ulepszona forma, no chyba lepiej, bo teraz jest tutaj ich więcej. Albo przepraszam, mogę się mylić, także wybaczcie mi, bo mogło to być tak, że złe oczy to była faktycznie przymiana, a obserwator był na początku. Chyba to była ta kolejność, także przepraszam, mój błąd, ale na pewno nie nazywało się to tak jak za pierwszym razem. Już teraz, widzieliście w poprzednim filmie, ja już niestety nie mam tej możliwości, żeby to zmienić. Beholder, o, teraz mi się przypomniał, Beholder na pewno się nie nazywał. Wróćmy do samego rzutu oka na tą jednostkę. Jak widzicie, tak jak już wcześniej powiedziałem, ten mózg się tutaj najbardziej zmienił. Tutaj tak już widać jakby troszeczkę mniej. Bardziej jest tutaj za to podkreślone te mniejsze oczka, które są tutaj w jego mózgu. Te raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek tutaj jest lepiej już, znacznie lepiej podkreślone. Ale tu dalej widać i tutaj wiadomo więcej tych macek, nie wiem jak to nawet nazwać. Tutaj wygląda jakby to była, wiecie, ta sama jednostka bez żadnego zrobione kopiuj wklej, dorzucone 5 oczek i tyle. I tam macki, chyba tylko te zielone się jakoś tak zmieniły. Tak poza tym nic więcej się tutaj nie zmieniło. Co więcej,
Tutaj to już możecie zobaczyć, zobaczcie to oka, jakiego ma zeza. Tutaj możecie zobaczyć już na pewno na tym portrecie, że są tu już te podkreślone te oczka, już widać na pewno, że to są oczy, a nie, nie wiem, jakieś gówna wyrastające z mózgu. Inaczej jest oczywiście jednostka ustawiona, bo wcześniej była skierowana nieco na lewą stronę, teraz jest bardziej na centralną stronę, tutaj się delikatnie patrzy, no tak może nie sam środek, ale tak delikatnie oko odbiło to w lewo. To samo tutaj, tutaj w sumie nie wiem, jak to bardziej skomentować w tym kierunku, ponieważ jest to w sumie praktycznie w sumie tak samo, także nie ma już do czego się przyczepić. Teraz tutaj, tu jest w ogóle ciekawie, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, tutaj ewidentnie te włosy, no wtedy były bardziej zielone, tutaj bardziej takie, nie wiem, jak to nazwać, ale jest tutaj bardziej tak dominuje tutaj brąz w tych włosach, tu na pewno tutaj to widzicie. Wcześniej w ogóle nie widziałem tutaj jej głowy, poważnie, nie widziałem tutaj w ogóle jej głowy, jakieś wszystko takie z dupy było, tak pomieszane tutaj, więcej tych węży tutaj widziałem, bo tu nie są w sumie włosy, są te dzikie węże, tak jak już powiedziałem. W ogóle tu głowy nie widziałem, teraz widać, jest podkreślona, jest tutaj dobrze zaznaczona ta głowa, jest tutaj zamknięte, są zamknięte usta, oczy, które biją na... biało, czyli wykonuje swój atak meduza, czyli zamienienie przeciwnika w kamień. Tutaj widać już jest lepiej podkreślony ten łuk. Tutaj też go już elegancko widać. No i oczywiście strzały i delikatnie tutaj, jak widzicie na końcu jej ogona, są takie jakieś... Nie wiem, nawet nie, no to są raczej takie pierścienie, tak bym to nazwał, bo naprawdę nie wiem, jak to inaczej nazwać. Czyli z meduzy to by w zasadzie było tyle. No tutaj portrety, tak jak już mówiłem, no takie mniejsze zmiany, szczególnie tutaj, ale duża zmiana jest tutaj oczywiście z pyszczkiem. Tak to poza tym nic. Minotaur królewski, to co już wcześniej powiedziałem, minotaury królewskie, że ten jego toporek to jest naprawdę strasznie bajkowy. Zobaczcie, jak tutaj dopiero wygląda minotaur. Tutaj jest w ogóle już jakiś z dupy, jak w ogóle nie minotaur, jakby, nie wiem, przekopiowali w ogóle zupełnie inną jednostkę. Jedyne co tutaj ratuje, to tylko ta jego głowa na miniaturce też tutaj widać i to samo tutaj, ale naprawdę niepotrzebnie ten topór tak zrobili, tak strasznie bajkowo, jakby to było z Herosa 2, no z Herosa 1 to jeszcze nie, ale z Herosa 2 jakby już zrobili. To samo te rogi. Dlaczego nie mogli zostawić po prostu białych rogów, tylko dorzucili jeszcze jakieś głupkowate cienie, które zobaczcie, jak tylko pogorszyły. Pogorszyły wygląd tej jednostki. Kopyta tutaj, pancerz to jeszcze w miarę jak tam wygląda. Kopyta również, ale tutaj jego toporek i te rogi to naprawdę masakra. No przynajmniej fajnie widać te jego koła, co ma tutaj w nosie, tu ma w uchu, tak w uchu, bo tutaj drugiego nie widzimy, fajnie to wygląda, ale naprawdę proszę, nie róbcie drugi raz tak więcej. Aż naprawdę nie wiem, co powiedzieć o tej jednostce, bo z minotaurami mam bardzo mało tak styczności, ponieważ bardzo mało gram tutaj lochem, ale nie. Dobrze, kolejna jednostka to Chimery. Tutaj jak widzicie, zmieniło się tylko tyle, że Chimera jest po prostu czerwona. Tak, poza tym to chyba nic takiego. Tutaj delikatnie, jak widzicie, od tego skrzydła coś takiego tak odbija, tak inne są takie skrzydła, tutaj jak widzicie z tej strony. Na miniaturce to już tak lepiej widać. Dokładnie o ten moment mi tu chodzi, co jest tu, plus do tego tutaj te skrzydła są bardziej tak podkreślone. Zobaczcie, tutaj to samo, też są te skrzydła podkreślone i w ogóle miniaturka petarda, tutaj w ogóle naprawdę Chimera wymiata. Oczywiście nie zrobili też tego, że wcześniej było legowisko Manticore, tak, o ile dobrze mówię, i legowisko Manticore, przepraszam. Teraz mi się przypomniało, legowisko Manticore i mamy legowisko Chimera. Właśnie mnie to zawsze zastanawiało, dlaczego nie ma na przykład ulepszone legowisko Manticore i po prostu Chimera, tylko zrobili legowisko Chimer, nie wiem, bo co, bo za długie by było? Tutaj mamy to samo, ulepszona kaplica zastygłego, a tak naprawdę mamy ulepszona kaplica zastygłego słowa. Tutaj mamy buduj legowisko, tutaj nie mamy słowa ulepsz, no, też ciekawe.
No nic, wróćmy jednak do tej tutaj jednostki, tutaj jednostki, chimery. Jak widzicie, pyszczek tak się zmienił na... Jak to powiedzieć, tak bardziej te zęby są wystawione, oczy też już inne, tak groźniej. No, ogon, no to w sumie wiadomo, tak jak już wcześniej powiedziałem, z dupy zrobiony, bo też taki bajkowy. I poza tym to jest cała czerwona, tak? To w sumie bez zmian. No i oczywiście ostatnia jednostka, czyli czarne smoki. Tu jak widzicie, od razu rzuca nam się w oczy petardyczne, w ogóle jebitne kolce, które wyrastają z dupy, tutaj z głowy pod ogona, tutaj widzimy, no na ogonie też, na końcu ogona też mamy podkreślone zajebiście, w ogóle zobaczcie to, te pazury. Naprawdę petardycznie zrobili tą jednostkę, zobaczcie tutaj, jak się dobrze przyjrzycie, widać delikatne w oczach taki czarny punkt, to są jego oczy, przynajmniej teraz to widać, oczywiście to wszystko jest dla tych, co zwracają uwagę na duże szczegóły, oczywiście mało jest takich ludzi, ale teraz na filmie możecie sobie to zobaczyć dokładniej, jak tutaj, że on się tak troszeczkę rusza i to mnie najbardziej boli, da się go tak zatrzymać, żeby on nic nie robił. Jak dokładnie się przyjrzycie, on ma takie czarne punkty w oczach, teraz przynajmniej widzimy, że to są jego oczy, a nie wiem, nie wiadomo co to jest, dokładnie tutaj też to widać. Na takim jakby przybliżeniu widać dokładnie, tutaj są jego oczy, tu jest ładnie podkreślone jego taki, no tutaj jak widzicie jest troszeczkę inaczej, bo to jest ciemniejsze, a tutaj tak zrobili taki jebitny żółty kolor, a tutaj jest taki bardziej delikatny jakby jasny brąz, a tutaj już taki jebitny żółty, także jedno z drugim to w sumie nie ma nic wspólnego, no ale cóż. Chcieli to jakoś fajnie podkreślić, no nie udało się tak zupełnie osiągnąć takiego efektu, jak widzicie tutaj, bo on nie jest aż tak żółty jak na miniaturce, znaczy na tym portrecie tu oraz tutaj, bo to jest w sumie to samo, może delikatnie tak wymazane co nieco. No tutaj, zobaczcie, tutaj to białe, tutaj to są jego kolce, tak? To są jego kolce, które są tutaj i tutaj potrafili wymazać, ale w przypadku czerwonego smoka, no już tego nie zrobili. No i elegancko podkreślona tutaj jest jego jedna łapa, o ile dobrze mówię, tak, to jest jego na pewno łapa, no bo co innego by to mogło być, ma tutaj tą łapę swoją wystawioną, tutaj elegancko też pazury jego widać. I z jednostek, ludzie, to by było tyle. Tak to sobie wszystko ładnie podkreśliłem, znaczy tak już pod kreską jeszcze wam pokażę. Tak wygląda jeszcze raz cały wybudowany na full loch. Tu jak widzicie elegancko jest zrobione to legowisko Manticore. Tutaj mamy sobie wir magii, gildię magów na poziomie 5. Zobaczcie też sobie gildię magów, że wszystkie tutaj zwoje są już tak ładniej zrobione. Wszystko, prawda, ładnie widać. Tutaj możecie zobaczyć smoczą grotę, która się też fajnie zmieniła, że te kryształy tak fajnie świecą i to w ogóle tak widać, że naprawdę potrzeba tam dużo siarki i złota, że to są naprawdę dobre jednostki, to są jedne z najlepszych jednostek w grze. Zobaczcie, labirynt też, dokładnie w Herosach 3 było widać dosłownie tylko ten fragmencik, a teraz widzimy jaśniej tam dalej, dalsze części labiryntu. Zobaczcie, zwróćcie uwagę też tutaj na kuźnię oraz na Akademię Wojny, że tutaj bardziej też są podkreślone te ludzie, inaczej tego nazwać nie można, tylko tak dziwnie to zrobili, ja nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego to są tego ludzie i półki z książkami, no ale mniejsza. I oczywiście kuźnia jest tak fajnie zrobiona, że jest bardziej taka brązowa i ten ogień jest tutaj fajnie podkreślony. A tutaj możecie w ramach bonusu zobaczyć, tak wygląda balista. No i oczywiście targowisko, widać tu eleganckie tutaj, jak widzicie, jakieś butelki, tutaj mamy różne, nie wiem, no nie wiem co to, no chodzi tutaj głównie o surowce, fajnie jest tutaj zrobione i sprzedawca artefaktów, tutaj macie już wstępnie artefakty, możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają. No i w zasadzie wyczerpałem chyba wszystko na temat lochu, no bo co więcej tutaj mogę powiedzieć, ewentualnie możecie jeszcze zobaczyć portal przyzywania, tak? Przyzywania, dobrze powiedziałem. Delikatnie to wejście tak podkreślone jest, a tak ogólnie to ten tutaj jakby ten piorunek tutaj różowy, to on w sumie taki już w miarę ogarnięty był, nawet tak zawsze rzuca mi się fajnie w oczy, ale to wejście teraz bardziej mi się rzuca w oczy, jest takie lepsze. Dobrze, no to nie wiem, sprawimy sobie tutaj zaraz jakąś mini walkę może z tymi jednostkami. Nie mam tych jednostek za wiele,
ale spróbujmy sobie to jakoś tam, jest dopiero komputer, ale bym chciał jakąś zwykłą, naprawdę zwykłą, przeciętną mi jakąś jednostkę. O, ciężko będzie mi tutaj znaleźć, bo tu już jest dużo ubite. To chodzi o to, żebyście zobaczyli, o, w sumie jest tam w miarę ogarnięty komputer. Wybaczcie, że to tak szybko wam będzie lecieć, ale po prostu sobie, o Jezu, gdzie on uciekł. Tam aż uciekł. Dobra, zrobimy sobie już wolną walkę. Specjalnie tak zrobiłem, żeby mi tak wszystko tak latało, żeby to jak najszybciej po prostu zrobić. A na tamtej mapie niestety nie mogłem uzyskać tak szybko surowców, tak jakbym chciał. Dobra, ten już stoi sobie w miejscu, także zobaczmy wszyscy razem, jak wyglądają jednostki z lochu w akcji i na polu walki. Jak widzicie, od razu na pewno rzuca nam się Manticore i Czarny Smok, że są na pewno inne. Najbardziej to chyba Czarny Smok się tutaj zmienił, jak widzicie. Minotauru, jak teraz dokładnie widać ten topór, naprawdę źle. Irokes, Harpy, tak jak już wcześniej mówiłem, i tutaj fajne kolce, troglodyty, tak jak już powiedziałem. Dobrze, no to tutaj możecie też zobaczyć z tej perspektywy tą harpię, tak jak i tutaj. I możecie w ramach bonusu zobaczyć już, jak wyglądają chowańce. A do chowańców jeszcze dojdziemy. Wiem, że teraz zasłaniam wam mojego bohatera i nie mogę wam mojego opisać, ale za to możecie zobaczyć przeciwnego bohatera, to jest Adela, bo o ile się nie mylę. Albo Nela, jakoś tak, coś w tym stylu. No nie wszystko człowiek musi pamiętać. Fajnie tutaj jest już, jak widzicie, ten bohater podkreślony, widać w końcu jego twarz, usta, nos, wszystko można fajnie dojrzeć. Wcześniej tego nie było i dla mnie to już jest bardzo duży plus. No dobrze, no to zlikwidujmy sobie to wszystko. O, właśnie teraz mi się pokazało, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale chyba raczej tak, że Gunnar gra sobie teraz w CS-a. Pewnie wie, że nagrywam. Dobra, no to ruszmy tymi harpiami tutaj nieco do przodu, tymi taurami też. Wow! O, to był atak. Dobrze, no to, o kurde, ale mam trochę czarów, wow. Deszcz meteorytów, no dobra, już tak dla fecy, żeby już odcinek już fajnie zakończyć. Podstrzelamy sobie nieco czarami, już takie, wiecie, czary, wszystko z dupy. Ajne, przepraszam, Ajne się nazywała tutaj bohaterka. No, Brook uciek, to jest standardowe u komputera, także dzięki wam ludzie... O, ale się kamera tak począsła. Dzięki wam wszystkim ludzie za oglądanie, ja jestem Krupier, mam nadzieję, że wam się seria spodobała. Wiadomo, troszeczkę jest to takie nudnawe, jak się mówi, o naprawdę bardzo malutkich szczegółach, ale zobaczcie, musieliśmy tyle czekać na taki dodatek do takiej gry i naprawdę ja się fascynuję naprawdę każdym zrobionym elementem, bo naprawdę doceniam ludzi, którzy to dla nas, jako dla odbiorców, dla fanów, zrobili. Także mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka pod spodem. Jeżeli chcecie więcej takich i więcej ode mnie filmów, to subskrybujcie mój kanał i zostawcie jakiś fajny komentarz co do tego odcinka i co do tej serii. Na razie, trzymajcie się, cześć! Pa!